Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy poruszali bardzo istotny temat związany z Babilonem, z jego największym grzechem. Temat ten jest w ogóle omijany wśród wykładowców, wśród studiujących i dlatego chciałbym w dniu dzisiejszym go bardzo przybliżyć. Mianowicie Babilon, jego największy grzech. Prawda, cała prawda i nic, tylko prawda. Pismo Święte bardzo dużo nam mówi o Babilonie. Szczególnie Księga Jeremiasza. To jest chyba najbardziej przepełniona księga Pisma Świętego, mówiąca o Babilonie. Polecam bardzo uważne przeczytanie, nawet przestudiowanie, zrobienie sobie notatek z tej księgi, podkreślenie, gdzie Bóg mówi o Babilonie. I następnie Babilon został zniszczony, właściwie nic z niego nie zostało, tylko mury. Ludzie wyprowadzili się stamtąd, nie ma nic. A Nowy Testament na nowo porusza ten temat Babilonu. Babilonu, którym, tak Apokalipsa świętego Jana mówi, Babilonu, któremu dał smok siłę swoją i tron i wielką moc. Babilon jest bardzo związany z działaniem szatana na tej ziemi. Czasami zastanawiam się, że właściwie chrześcijanie zapomnieli, że szatan istnieje na tym świecie. Że szatan działa. Jego działanie jest, ja by powiedzieć, bardzo tajemnicze. Ludzie mało co. No widzą jakieś tam spektakularne akcje jego, jeżeli tak to możemy nazwać, ale właściwie w sferze religii myślą, że no nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje z tym szatanem. Nic nie kusi. I to jest właśnie jego zwycięstwo, że straciliśmy czujność. Nie widzimy szatana, nie widzimy jego dzieł. A Pismo Święte mówi, wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętej, krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Czasy nowotestamentowe, które my żyjemy od naszej ery, od początku naszej ery do naszego wieku, są przepełnione działaniem Babilonu. Oczywiście trzeba prosić Boga, naszego Stwórcę, aby dał nam Ducha swojego Świętego, który oświeci nas, abyśmy zrozumieli, zobaczyli ten wielki Babilon. Kim on jest, czym on jest, jak on działa. A teraz na zasadzie cofniemy się do Starego Testamentu i zobaczymy, co takiego strasznego Babilon zrobił w oczach Bożych. I przeniesiemy się później do Nowego Testamentu, do naszych czasów, i pokażę wam ten współczesny Babilon. Oczywiście to jest tylko jakiś mały obraz tej rzeczywistości duchowej, w której żyjemy, bo działanie to jest bardzo progresywne. Tu będzie się dużo działo na tym polu, dlatego potrzebna jest nam bardzo duża uwaga, skupienie, kierowanie Duchem Świętym, aby mieć przede wszystkim bardzo dobre relacje z Bogiem. Z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jeżeli tu będziemy mieli bardzo dobre relacje, tak Bóg powiedział Abrahamowi w 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bóg jest Wszechmogący. Mamy trwać w Nim, w społeczności, chodzić z Bogiem. A dzisiaj będziemy mówili o doskonałości. Jak osiąga się doskonałość? I to, co Babilon starotestamentowy zniszczył
i to, co Babilon nowotestamentowy zniszczył. Tak więc przejdźmy do tych konkretnych wersetów, które o tym mówią. Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. Taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię. Księga Jeremiasza. To samo jest powtórzone w poprzednim rozdziale. Słuchaj, uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za jego świątynię. Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców. Wy wszyscy łucznicy oblegajcie go dookoła. Niech nikt z niego nie ujdzie. Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec świętego Izraelskiego. Pismo Święte jest sam Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie, że to, co najgorszego Babilon uczynił, to jest to, że zniszczył świątynię. Zniszczył świątynię starotestamentową i to, czym była ta świątynia dla Izraelitów, dlaczego Pan Bóg nakazał zbudowanie tej świątyni. Babilończycy nie mieli niszczyć tej świątyni. Mieli po prostu uprowadzić Izraelitów do niewoli babilońskiej, ale no, posunęli się trochę za daleko. Zniszczyli to, co nie powinni zniszczyć. Teraz parę słów na temat tego, czym jest, do czego w ogóle służy ta świątynia. Tutaj oczywiście musimy się cofnąć trochę do tyłu, aż do czasów upadku pierwszych rodziców. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby świątyni. Pierwsi rodzice popełnili grzech i Bóg pouczył ich, w jaki sposób ten grzech ma być usunięty. To nie chodziło o to, że tam przyjdziesz do Pana Boga i powiesz mu: oj, Panie Boże, przepraszam bardzo, narozrabiałem, wybacz mi to wszystko. Nie, Bóg inaczej myśli. Dla Boga grzech jest czymś innym. My, ludzie, przyzwyczailiśmy się do grzechu. Grzech jest dla nas codziennością. To, że ktoś tam popełnia grzechy jakieś, to na nas nie robi wrażenia. Dla Boga to jest jakiś dyshonor. To jest bardzo poważne posunięcie ze strony człowieka. To jest gra o życie i śmierć. Bóg wyraźnie powiedział: popełnisz grzech, śmiercią umrzesz. Oczywiście pierwsi rodzice bardzo się tego przestraszyli i Pan Bóg powiedział: daję tak zwaną ofiarę zastępczą. Ty nie musisz umierać, umrze za ciebie ktoś. Oczywiście ten ktoś przyjdzie w przyszłości po wielu, wielu wiekach, ale do tego czasu daje ci coś zastępczego. Księga List do Hebrajczyków mówi: cień rzeczy przyszłych. To jest taki obrządek cieniowy. I byli dwaj bracia. Jeden nazywał się Abel, drugi nazywał się Kain. Abel dobrze zrozumiał, co Bóg od niego chce. On był dobrym uczniem, dobrym słuchaczem, byśmy powiedzieli dobry chrześcijanin. Ale Kain powiedział: no ja może wzdrygam się przed zabiciem tego baranka, ja przygotuję Panu Bogu jakąś inną ofiarę. Ta ofiara oczywiście nie była krwawa, to była z płodów rolnych. Abel złożył Bogu ofiarę z trzody swojej, złożył baranka. I tu już
Na samym wstępie historii świata rozpoczyna się walka między dobrem i złem. Dwaj bracia, brat zabija brata. Za co? No za prawowierność. Gniewa się, że Bóg nie przyjmuje jego ofiary, a przyjmuje Abla ofiarę. I tu byśmy powiedzieli, mamy dwa systemy religijne, które przez całą historię świata będą toczyły się. System prawdziwy w oparciu o przelaną krew baranka i system fałszywy, który nie akceptuje tego. On ma własne ołtarze, własne ofiary, własny system i to tak będzie trwało. Izrael powiększał się i w pewnym momencie doszło do wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli. Oczywiście nie było możliwością tego, żeby wszyscy ludzie budowali własne ołtarze, składali baranki. No to rzecz nie do wyobrażenia, dlatego Bóg nakazał zbudowanie namiotu, przybytku, świątyni. Księga Dziejów Apostolskich mówi: ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. I już człowiek nie składa indywidualnie ofiar, to jak Abel, później Abraham, Izaak, Jakub, ale ten cały system jest szczegółowo opisany w Piśmie Świętym. Jest około 63 rozdziały w Biblii, które mówią o świątyni. Czyli to jest bardzo ważna rzecz. My zapominamy o tym i właściwie omijamy ten temat. Świątynia w dniu dzisiejszym, no nie będę szczegółowo poruszał, jak to wyglądało, ale Izraelita, który chciał, aby jego grzechy zostały zmazane, przychodził do pośrednika. Tym pośrednikiem był kapłan. Kapłan pośredniczył w składaniu ofiary. I tutaj na dole, gdzieś tak w połowie, widzimy, jak Izraelita przyprowadził baranka, wyznaje nad nim grzechy swoje, zabija go osobiście, jest przelana krew. Następnie kapłan bierze czarę, misę, na to misę bierze krew tego zabitego zwierzęcia i kropi. Następnie, jak ta świątynia wyglądała wewnątrz? No jest tutaj obraz tego, co było wewnątrz. Były dwa pomieszczenia, święte i najświętsze. W świętym był świecznik, ołtarz kadzenia, chleby pokładne, a za zasłoną, gdzie tylko jeden raz w roku kapłan mógł wejść z krwią ofiary, znajdowała się skrzynia przymierza, na której były dwaj aniołowie, a w tej skrzyni przymierza bardzo ważna rzecz była, mianowicie dekalog. To, co Bóg dał Mojżeszowi, Mojżesz później włożył dekalog napisany palcem Bożym. Mojżesz nie napisał tego dekalogu, napisał sam Pan Bóg. Czyli to jest, tak jest zbudowana świątynia. Później Izraelici osiedli w Kanaanie i została zbudowana świątynia przez Salomona. No to było już imponujące, imponująca budowla, która zawierała w sobie no naprawdę tony złota, specjalne rytuały. No to było coś nieprawdopodobnego. Ludzie z całego świata przyjeżdżali, aby tam się składać ofiary. I naród izraelski był no ewenementem w tamtym rejonie. Mianowicie to go wyróżniało, że ta świątynia to nie było jakieś miejsce kultu, gdzie się oddawało kult Bogu. Że tam jakieś posągi stały, jakieś ołtarze, kapłani, klękanie, wstanie, dzwoneczki.
Świątynia była przede wszystkim miejscem pojednania Boga z człowiekiem. Izraelita przychodził tam w tym celu, aby rozliczyć się z Bogiem z własnych grzechów. Świątynia starotestamentowa została zbudowana z nakazu Boga. Pierwsza świątynia, czyli ten namiot, w II Mojżeszowej, 25 wierszu jest powiedziane: i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkiego jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Mianowicie Mojżesz wstąpił na górę i tam rozmawiał z Bogiem. No dosyć długo te rozmowy stały, odbyły się. Pan Bóg mu dokładnie dał opis, jak to wszystko ma wyglądać, jak sprzęt, jak cały rytuał, jak ten zakon ceremonialny ma wyglądać. I Mojżesz to wszystko wykonał. Później, kiedy nastąpiło Królestwo Izraelskie, kiedy byli pierwsi królowie, Saul, Dawid, później Salomon, no doszli do wniosku, że oni mieszkają w pałacach, a Pan był w takim skromnym namiociku, no to postanowili zbudować świątynię. Oczywiście powtórzyła się sytuacja, pierwsza Kronik 20:28. O tym wszystkim pouczył Dawid Salomona, zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącego całego wykonania tego planu. Oczywiście nie zbudowali tą świątynię według swojego własnego widzimisię, lecz zgodnie z planem, który pochodził od samego Boga. Jaka była historia tej świątyni, w którym Izraelici składali ofiary? No, można powiedzieć, była tragiczna sytuacja. Pan Bóg wielokrotnie zapowiadał, że jeżeli Izraelici będą buntowali się przeciwko Niemu, jeżeli będą grzeszyli, jeżeli będą bożki tworzyli sobie, no to nastąpi niewola, nastąpi zniszczenie. Świątynia zostanie ogołocona ze wszystkiego. Tak więc Izraelici, pomimo działania proroków, tak już powiedziałem, księga Jeremiasza bardzo dużo na ten temat mówi, później księga Ezechiela to samo powtarza, jeszcze w pewnych szczegółach, Izraelici nijak nie chcieli służyć Bogu tak, jak Bóg od tego wymagał. Tak więc przyszło zniszczenie i świątynia Salomona została zniszczona przez babilońskie wojska pod dowództwem króla Nabuchodonozora II w roku 587. No, były zgliszcza. I to było właśnie ten największy grzech Babilonu, że oni się posunęli do zniszczenia świętości Bożej. To była, jak powiedzieć, ujma na honorze Boga, bo mieli do pewnego momentu działać, a oni przekroczyli swoje kompetencje. To złoto ich zaślepiło niesamowicie. Tam były naprawdę tony, czytamy w księgach królewskich, no tony złota, zaślepiło ich to i no, zniszczyli tą świątynię, tym samym pokazując prawdziwe oblicze Babilonu. Później Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej zgodnie z hasłem, które się powtarza w Piśmie Świętym: ludu mój, wyjdź z Babilonu. Tak jak w Starym Testamencie było powiedziane: ludu mój, wyjdź z Babilonu. Izrael nie miał mieszkać w Babilonie. Mimo że Babilon został następnie pokonany przez Medopersję, ale Żydom się tam dobrze żyło. No, gdzie mieli wracać? Do zniszczonego państwa, zniszczonej Jerozolimy, zniszczonej świątyni, ale Pan Bóg mówi: macie wrócić. Ludu mój, wyjść z Babilonu. No, Żydzi z dużą niechęcią wrócili do
Babilonu, odbudowali świątynię. Później Herod jeszcze ją, można powiedzieć, upiększył, ale ta świątynia Heroda została zniszczona przez Rzymian w 70 roku, a następnie na jego miejscu muzułmanie wybudowali dwa meczety, kopułę na skalę i Al-Aqsa. Byśmy powiedzieli, rezultatem odrzucenia Jezusa Chrystusa, sam Chrystus powiedział, kiedy w 24 rozdziale Mateusza uczniowie pokazywali piękno tej świątyni, Chrystus powiedział, kamień na kamieniu nie zostanie. Świątynia nie dosyć, że została splądrowana, została totalnie zrównana z ziemią. Właściwie nie ma po tej świątyni nic, tylko ten ściana płaczu, gdzie Izraelici gromadzą się, aby tam płakać i wspominać stare, dobre czasy. Tak więc Izraelici teraz mają wielki, wielki problem. Z uwagi na to świątynia jest potrzebna do podstawowej rzeczy, do oczyszczenia z grzechów. Nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym, że ty sobie klęczysz, modlisz się do Boga, Panie Boże, odpuść mi moje grzechy, bo tam zgrzeszyłem, moja wina, moja bardzo wielka wina. No wątpię, czy te grzechy będą w ten sposób odpuszczone. List do Rzymian 6,23 podaje, albowiem zapłatą za grzechy śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ten grzech, który ty popełniłeś, lub ja popełniłem, każdy z nas ludzi popełnia grzechu. Zapłatą za ten grzech jest śmierć. No, Bóg jest tak święty, tak nieskalany, tak czysty, że on nie może znieść człowieka, który jest grzesznikiem. No, czeka go tylko śmierć. Lecz zarazem Bóg jest miłość sprawiedliwy, ale i też miłosierny. Objawia łaskę ludziom. Dał swojego syna jednorodzonego i w jego życiu, w jego śmierci mamy życie wieczne, czyli nie musimy umierać. W Starym Testamencie widzimy tego baranka tu zakrwawionego. Właściwie zamiast tego baranka ten Izraelita powinien umrzeć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale była ta zwana ofiara zastępcza. I było prawo, które mówiły, każdy, kto się ich, czyli tej ofiary dotknie, staje się świętym. Izraelita przed zabiciem baranka kładł ręce na głowę tego baranka, wyznawał grzechy i jego grzechy przechodziły na baranka. Czyli w tym momencie Izraelita stawał się święty. No, bezgrzeszny jestem. Teraz tym grzesznikiem był baranek. I Izraelita musiał wykonać wyrok na tym zwierzęciu. Musiał go zabić jako grzesznika. Nie ty umierasz, ale umiera za ciebie baranek. Takie jest prawo świątyni. Cały jej obszar na szczycie góry wokół ma być świętością nad świętościami. Oto takie jest prawo o świątyni, Księga Ezechiela. To jest bardzo ważne, że wchodząc w strefę świątyni, w przybytku, wchodzisz do świętego miejsca. To jest tak, jak Mojżesz był na pustyni i tam z krzaka gorącego Bóg odezwał się, ściągnij obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Izraelita przychodząc z barankiem do świątyni, wchodził w strefę świętości. I w tej strefie świętości dokonywało się rozliczenie z grzechem, następowała śmierć. Musi nastąpić śmierć. Tylko nie musi nastąpić twoja. Bóg jest łaskawy. Daje możliwość życia i zbawienia wiecznego.
I w tej strefie świętości dokonuje się świętość. Bóg jest świętością nad świętością. I przychodząc przez oblicze Boże, jeżeli chcesz żyć, musisz być święty. A święty stajesz się wtedy, jeżeli twoje grzechy przejdą na ofiarę. Tu mamy baranka. I ten baranek zginie. Umrze, zostanie zabity za twoje grzechy. Tak było w Starym Testamencie. Później Stary Testament, a Nowy Testament to są dwa systemy kapłańskie. System kapłaństwa Lewiego i system a Nowy Testament mówi o kapłaństwie Melchizedeka. Nie będziemy poruszali tego kapłaństwa, tak jak już wspomniałem, jest 63 rozdziały. To trzeba byłoby nam bardzo długiego wykładu. Kapłan zajmował się świątynią, tym miejscem świętości nad świętościami. Wszystkie obrzędy są opisane w trzeciej księdze mojżeszowej i rozsiane po całym Piśmie Świętym. Ale Pismo Święte zapowiadało, że w przyszłości nastąpi zmiana kapłaństwa. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, polecam szczególnie tę księgę, mówi, że nie jest rzeczą możliwą, aby krew baranków zmazywała grzech. To była ofiara, jakby widzieć, cień rzeczy przyszłych. To nie była rzeczywistość. No, jaka jest różnica między człowiekiem a barankiem? No, gigantyczna. I gdyby nie zmiana kapłaństwa, gdyby nie przyszedł w przyszłości kapłan według porządku Melchizedeka, nowy porządek. O tym mówi nam Pismo Święte, kiedy to Abraham wracał po zwycięstwie nad Kedorlachomerem i królami i w Dolinie Królów spotkał się z królem Sodomy i królem Salemu, który był Melchizedek. I Melchizedek, zaś król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. No to jest dosyć tajemnicza postać w Piśmie Świętym, mówiąca o Melchizedeku. I właśnie ten Melchizedek był kapłanem Boga Najwyższego. Oczywiście to się jakoś nie mieści wielu osobom w głowie, szczególnie Izraelitom, jak mógł być kapłan spoza Izraela. Tu mamy Izraela w osobie Abrahama, a jest jakiś kapłan Boga Najwyższego. Czyli już Bóg wtedy pokazywał, że jest jeszcze jedna linia kapłaństwa. Będzie całkiem inny kapłan. I później w psalmie, w liście Hebrajczyków, polecam to, przysiąg Pan, nie pożałuje tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. To jest mowa oczywiście o Jezusie Chrystusie. I teraz wchodzimy w czasy nowotestamentowe. W Ewangeliach jest powiedziane o Baranku Bożym. Tak Izraelita przyprowadzał Baranka Bożego. Właściwie Bóg przyprowadził na ten świat Baranka Bożego w osobie Jezusa Chrystusa. Istotę totalnie niewinną, który sam o sobie mówi, że grzechu żadnego nie popełnił. No tak jak ten baranek, żadnego grzechu nie popełnił. Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak ten baranek starotestamentowy gładził grzechy danego Izraelita, tylko danego Izraelita, który przyprowadził. Tak więc baranek Boży w osobie Jezusa Chrystusa gładzi grzech świata, całego świata, wszystkich ludzi gładzi grzech. Ofiara Jezusa Chrystusa tak jest olbrzymia, tak gigantyczna, tak nieskończona jak Bóg, że każdy człowiek może skorzystać z tego baranka.
Oczywiście niektórzy nie przyprowadzą tego baranka i oni giną. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chrystus zdradza tutaj Nikodemowi, w jaki sposób baranek Boży zginie. Podobnie jak wąż na pustyni był wywyższony. Oczywiście wąż to był miedziany wąż, bo była plaga węży. Izraelici buntowali się jak zawsze i Bóg zesłał plagę węży i Bóg powiedział wyraźnie, każdy kto popatrzy na tego miedzianego węża, Mojżesz musiał go przygotować, będzie uzdrowiony. Czyli co go uzdrawiało? Wiara, wiara patrzenia. Tak samo każdy z nas, który patrzy na Jezusa Chrystusa, będzie miał żywot wieczny. To jest ta podstawa postępowania. I teraz, co się następnie dokonuje? Jezus Chrystus w jednej osobie jest i zarazem barankiem Bożym, który ginie na Golgocie jako niewinna ofiara. Pan Bóg włożył na niego wszystkie nieprawości. My w naszych modlitwach też wkładamy na Jezusa Chrystusa nasze wszystkie grzechy, na Jego śmierć, na Jego przelaną krew. Chrystus zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Bożej i Jezus Chrystus jest obecnie arcykapłanem na wieki. Starotestamentowi kapłani, no nie był na wieki, bo kapłan umierał i następny kapłan przybywał, następny i tak dalej, to były rody całe kapłaństwo, kapłani umierali, ale Chrystus żyje na wieki. Wstąpił do niebiosa i cały czas w niebie, tak kapłani starotestamentowi, ma zadanie arcykapłańskie. Arcykapłan pośredniczy między Bogiem a człowiekiem. Lecz Chrystus, który zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Jeden jest Bóg, jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem i tym jedynym pośrednikiem jest człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:5. Jest tylko jeden, jedyny pośrednik. Nie ma żadnego innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Proszę sobie nie dać wmówić, że są jeszcze jacyś pośrednicy. Jest tylko jeden arcykapłan, który załatwia sprawę naszego zbawienia i nikt poza tym. Co jest jeszcze bardzo ciekawe w tym wszystkim, że Chrystus wstąpił do świątyni Bożej. Świątynia, która jest zbudowana przez samego Boga. No co to za arcykapłan, który nie ma świątyni? Księga Apokalipsy, objawienia, 11 rozdział, mówi wyraźnie. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. Bóg pokazuje świątynię, że Chrystus nie wstąpił do jakiegoś, no, siedzi statycznie po prawej stronie Boga Ojca, ale Chrystus jest sługą świątyni, zbudowanej przez samego Boga. O tym bardzo szeroko podaje księga List do Hebrajczyków. I tutaj mamy kilka wersetów, które dodatkowo nam porównują Stary i Nowy Testament. Każdy z nas, który chce pozbawić się grzechu, chce osiągnąć świętość i bądź doskonały, tak jak Bóg mówi do Abrahama, okazać świętość przed Bogiem, stać jako święty przed Bogiem, musi dotknąć się ofiary Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który jest składany na Golgocie.
Ale oczywiście to wszystko musimy zrobić w sposób duchowy. Nie możemy się cofnąć, bo wiemy, że Chrystus sam umierał. Nikt nie kładł na Niego ręce. Wszyscy Go opuścili. A my w naszej wierze kładziemy ręce na głowę Jezusa Chrystusa. Wyznajemy nasze grzechy na Jego śmierć, na Jego przelaną krew. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg miłuje każdego z nas, ale pomimo wielkiej miłości poważnie podchodzi do grzechu, do jego rozwiązania. Daje swojego Syna. Bóg nie zmienia dekalogu, nie ułatwia człowiekowi sprawy. Bóg jest niezmienny, wieczny i tak samo są Jego przykazania wieczne. Daje swojego Syna na straszną śmierć, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Dlatego też Bóg ponosi wielką ofiarę dla naszego zbawienia. Nie już baraneczki niewinne, ale swojego jednorodzonego Syna. Po co? Aby każdy z nas, aby ty i ja, mógł wejść w tą strefę świętości nad świętościami. Nie wejdziesz przed oblicze Boże, w Królestwie Bożym, jeżeli nie dokona się śmierć Jezusa Chrystusa w tobie. Jeżeli nie uwierzysz w tą śmierć, nie przelejesz swoich grzechów na Niego. Nawet rozpoczynając modlitwę, powinno się stanąć przed Bogiem jako święta istota, nienaganna. Tak Izajasz w tej swojej wielkiej wizji, został mu objawiony tron Boży, Boga, i był przerażony, że nie jest święty i dokonało się oczyszczenie jego, żeby mógł rozmawiać z Bogiem. Tak samo i każdy z nas, kto chce rozmawiać z Bogiem, musi dokonać tego oczyszczenia. Bądźcie świętymi, jak i ja jestem święty. Jak się można być świętym? Przez krew Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza cię ze wszelkich grzechów i jesteś święty. Teraz jeszcze porównanie Starego i Nowego Testamentu. Mianowicie trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Jest tutaj opisane, jak kapłan brał nieco krwi z cielca i kropił palcem przed wiekiem ku wschodowi. Wiekiem właśnie wchodził w to miejsce najświętsze i pokazywał Bogu, że kropiąc, wchodząc w niesie jego krew poza zasłonę, wchodził do miejsca najświętszego, pokazywał Bogu, że sprawa została załatwiona, kropił. Mówi, została przelana krew. Grzesznik rozwiązał sprawę swojego zbawienia. I tam w tej arce było przykazanie i było powiedziane, zapłatą za grzech jest śmierć. W Nowym Testamencie Chrystus tak samo, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to nie jest tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Chrystus tak samo wszedł, jak kapłan starotestamentowy, ale wszedł do świątyni, która jest w niebie. Z krwią, nie kozłów i cielców, ale swoją własną krwią. I jak myślimy, kropi za kogo? Za oczywiście tych, którzy się powołują na jego krew. Którzy idą śladami Jezusa Chrystusa, którzy przestrzegają jego przykazań. Tak wygląda system, który jest wymysłem samego Boga, który mówi Pismo Święte. My żyjemy w tych czasach nowotestamentowych. I teraz przejdziemy do współczesnego Babilonu. Co on takiego zrobił? Starożytny Babilon zniszczył świątynię. Izraelici nie mieli miejsca, gdzie
mogli oczyszczać się z grzechów. Nowy Testament? Współczesny Babilon, jak to się mówi, popełnia te same grzechy. Współczesny Babilon oczywiście jednoczy się, zdobywa nowe tereny. To mamy sławny obraz współczesnego Babilonu i Unia Europejska, który centralny budynek jest zbudowany na zasadzie wieży Babel, tego pierwszego zbiorowego buntu przeciwko Bogu, którzy powiedzieli, że my będziemy po swojemu tu wszystko robić. Oczywiście ten bunt jest nie tylko buntem materialnym, ale i też buntem duchowym, gdzie łączą się czynniki i świeckie, i religijne. Bo wiemy, że król Nabuchodonozor II z państwa babilońskiego łączył w sobie i kapłaństwo, i królestwo łączył sobie, i to wszystko było wymieszane. I cały współczesny Babilon dąży do ujednolicenia religii, żeby wszyscy oddawali hołd tak, jak przywódcy babilońscy sobie żądają od tego. I teraz zobaczymy, jak w Nowym Testamencie buduje się świątynia. Oczywiście w Starym Testamencie Babilon zniszczył świątynię w umysłach ludzkich. Nie było świątyni. Współczesny Babilon nie zniszczył świątyni, która jest w niebie, no, nie może tam sięgnąć, ale zbudował ludziom własne świątynie. To jest tak jak wieża Babel, my zbudujemy sobie własną wieżę, własny system. Tu mamy świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie, gigantyczny kościół, który ma swoje własne rytuały, które odbywają się tam, ma swój ołtarz, ma kapłanów, widzimy tu dziesiątki kapłanów i tutaj jest, można powiedzieć, tysiące kapłanów. No bo tam w Starym Testamencie jedni umierają, trzeba nowych kapłanów znowu zarekrutować. I to, co jeszcze Babilon współczesny zrobił, to na całym szczycie tej hierarchii, która jest, zbudował wielki biały tron. Tu są te cherubini. Są cherubini i na tym wielkim białym tronie zasiada człowiek. A przecież to jest w Bazylice Świętego Pawła za murami w Watykanie. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którym obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inne księga żywota została otwarta, i osądzeni są umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. To jest właśnie bardzo ciekawe. Wielki biały tron na wzór tronu Bożego i zasiada na nim człowiek. Tak więc z jednej strony ostrzegam wszystkich, że gdy się będziecie w takiej dziwnej sytuacji, na jakimś zebraniu czy coś, i ktoś wam postawi ten biały fotel, jedyny biały fotel, proszę, nie siadajcie na nim. Nie siadajcie na nim. Bo na tym białym fotelu może tylko Bóg zasiąść. Jeżeli wszyscy mają białe fotele, może być ok. A jeżeli jest jeden, aby cię tak wyróżnić szczególnie, nie siadaj na tym fotelu, bo to jest taka wielka pokusa być bardzo wywyższony. I teraz w przeciwieństwie do tego całego przepychu, jaki człowiek potrafi zrobić, świątynia, którą zbudował Bóg, i która jest w niebie, no, wygląda bardzo skromnie. Tam jest Chrystus, tam jest Bóg Ojciec, są aniołowie, jest skrzynia przymierza,
właściwie sprzęty, sam świecznik, ołtarz kadzenia jest. Ale cała otoczka jest gigantyczna. Są tam aniołowie, są tam 24 starców, 7 duchów, 4 postacie. Następnie niezliczone miliardy aniołów obserwują to wszystko. Przedstawiciele 24 starców, przedstawiciele innych światów. Tam dokonuje się prawdziwe oczyszczenie z grzechów. To oczyszczenie nie dokonuje się w świątyniach zbudowanych przez człowieka. Wróćmy do Kaina i Abla. Mamy dwa systemy. System Boży i system ludzki. Ludzie budują świątynię, ludzie tworzą kapłaństwo i Bóg zbudował świątynię i Bóg dał swojego Syna jako baranka Bożego i jako kapłana. I teraz do jakiej świątyni powinieneś uczestniczyć? Do jakiej świątyni wznosić swoje myśli? Apokalipsa 18, rozdział mówi: upadł wielki Babilon. A zarazem mówi: wyjdź z niego, ludu mój, abyś nie był uczestnikami jego grzechów. Będąc w współczesnym Babilonie, służąc w świątyniach zbudowanych przez człowieka, gdzie są ołtarze, gdzie jest kapłaństwo, gdzie jest ofiara. Oczywiście ta ofiara nie jest krwawa, bo nikt tam nie zabija baranka. To właściwie to nie jest system Boży. I Babilon nowotestamentowy zrobił to, co starotestamentowy. Dlatego Bóg mówi: pomsta za zburzenie świątyni. Współczesny Babilon zburzył w umysłach świątynię. Bo jeżeli się współczesnego człowieka zapyta, no gdzie jest świątynia? No ja mieszkam w Krakowie, a tych świątyń jest tutaj bardzo dużo. W każdej świątyni ofiara, w każdej świątyni są nabożeństwa. No rzadko kto by powiedział, no świątynia jest w niebie. Tu na ziemi to są właściwie takie falsyfikaty. I Słowo Boże nam mówi wyraźnie: ludu mój, wyjdź z Babilonu. No, gdzie mieli wyjść? No do zburzonej Jerozolimy. A my obecnie wychodzimy z Babilonu do nowej Jerozolimy. Dążymy do nowej Jerozolimy, gdzie nie będzie świątyni już, ale gdyż Bóg jest świątynią. Dojdziemy do miejsca całkowicie zjednoczonego z Bogiem. Oczywiście przez krew Jezusa Chrystusa. Mamy wyjść z tego systemu fałszywego, a wejść do tego systemu prawdziwego. Następnie, co jest tam bardzo ważne w tym nowym systemie, jest dekalog, 10 przykazań. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Fałszywy Babilon współczesny odrzuca dekalog. On ma swoje własne przykazania. Tam nie ma Bożych przykazań. Tam jest podruka, to jest dekalog katechizmowy. Zmieniony został. Otwórz drugą księgę Mojżeszową, 20 rozdział, przeczytaj sobie o tym prawdziwym dekalogu. Według jakiego dekalogu chcesz żyć? Według Bożego czy według ludzkiego? Ta sytuacja, która spowodowała to, że przez wiele setek lat w umysłach ludzkich nie było myśli o świątyni w niebie. Ta myśl była wręcz zniszczona. Oczywiście dokonał to szatan. Ludzie wspomagali mu. Sławne proroctwo Księgi Daniela, 8 rozdział, o 2300 wieczorach i porankach, mówi w ten sposób. Mówi o potędze, antychryście, wielkim Babilonie i tym cielesnym, i tym duchowym współczesnym. Wmówił w sobie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofiarze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powalona na ziemię,
A cokolwiek czynił, to mu się udało. Usłyszałem jednego ze świętych mówiący, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił. Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej, codziennej ofiary, przestępstwa, spustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział, że aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znów wróci do swojego prawa. Antychryst, przeciwnik Boga, który otrzymał tron, władzę i panowanie od szatana, wmówił sobie potęgę i pierwszą rzeczą, którą zaatakował, to świątynię. Zniszczył świątynię starotestamentową, zniszczył w umysłach ludzi świątynię nową testamentową, zbezcześcił to swoimi własnymi obrzędami, spustoszył to, ofiara została odjęta, ludzie totalnie zapomnieli, chociaż Pismo Święte wyraźnie o tym mówi. No i Pismo Święte też było zniszczone i dopiero reformacja Marcina Lutra zrobiła, że Pismo Święte, właściwie od Wycliffe'a się, Johna Wycliffe'a się wszystko zaczęło. I prorok Daniel jest przerażony tym wszystkim, co Antychryst dokonał i pytał się, jak długo to będzie. Powiedział, 2300 wieczorów i poranków. A potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Oczywiście to jest proroctwo i zasada proroctwa jest dzień za rok. I dopiero za 2300 lat wróci ta nauka o świątyni. Jak to wygląda tutaj na diagramie? Wygląda w ten sposób. Księga Daniela oczywiście podaje punkt początkowy, to był dekret o odbudowie Jerozolimy i 2000, później tam oczywiście było bardzo dokładnie powiedziane, kiedy Chrystus umrze, kiedy chrzest będzie Chrystusa, później ukamieniowanie Szczepana i kiedy ten okres 2300 wieczorów i poranków się skończy na roku 1844. Oczywiście w XVIII-XIX wieku to proroctwo było szczególnie duże, budziło zainteresowanie. Wielu naukowców duchownych, protestanckich to właśnie studiowało. Isaac Newton więcej czasu poświęcił właśnie studiowaniu proroctw biblijnych niż właśnie fizyce. I on między innymi też podał datę końcową 2300 wieczorów poranku na 1843 rok. I ta data początkowa jest związana z dekretami królów perskich. O tych dekretach możemy przeczytać sobie szczegółowo. Możemy sobie przeczytać szczegółowo w księdze Ezdrasza. Tam mamy trzy podstawowe dekrety. Dekret Cyrusa właściwie od razu zezwolił Izraelitom na powrót z niewoli, ale Izraelici tak jakoś to dziwnie traktowali i sama odbudowa się była wielce, no, mieli duże problemy. Sąsiedzi ciągle narzekali, donosy i tak dalej. Tam widzimy dopiero aż dekret Artaxerxesa w roku 457 roku położył kres wszystkiemu, naczynia wszystkie zrabowane zostały zwrócone. Izraelici mogli wrócić spokojnie i od 457 roku została państwowość izraelska odbudowana, świątynia została odbudowana i od tego okresu liczy się okres 2300 wieczorów i poranków. Dopiero w 1844 nastąpiła tak zwana druga fala reformacji, która wprowadziła tę naukę, oczywiście nie bez pomocy Ducha Świętego, nie bez pomocy Bożej, bo człowiek naprawdę ciężko mu było przez tyle, 2300 lat, zrozumieć naukę, że Bóg zbudował własnymi rękami świątynię, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowany, że Bóg jest ponad to wszystko
I jeżeli chcemy szczegóły tej świątyni Bożej, to podaje właśnie Księga Apokalipsy. Tak więc Babilon nowoczesny, współczesny, zburzył myśl ludzką o świątyni w niebie, o arcykapłanie, o systemie odpuszczenia grzechów. Ludzie idą do kościołów, do świątyń, tam konfesjonale otrzymują, są w rękach pośrednika, otrzymują właśnie przebaczenie, odpuszczenie grzechów. Tam odbywa się rytuał, ale Bóg ma swój system. System Abla, ofiara baranka Bożego. Jeżeli chcesz być zbawiony, chcesz osiągnąć życie wieczne, to tylko przez Jezusa Chrystusa. Tylko przez położenie swoich rąk na głowę baranka Bożego. I w ten sposób możesz wejść przed oblicze Boże, wyznając swoje grzechy. Bóg przyjmuje ofiarę swojego Syna Jednorodzonego i przyjmuje ciebie jako istotę bezgrzeszną. I dlatego Bóg kieruje słowa do ludzi przez swojego Syna. W rozmowie z Samarytanką Jezus mówi tak: lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu oddawali tak cześć. Oczywiście nie w obrazach, nie w rzeźbach, nie w tych pompatycznych obrzędach. Nawet powiedział dwóch lub trzech. Nie muszą być tysiące ludzi. Dwóch lub trzech oddaje Bogu cześć i chwałę. Paweł w rozmowie z Ateńczykami, Dzieje Apostolskie 17, powiedział: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi. Ja jako jeszcze rzymskokatolik, będąc ministrantem, kiedy to przeczytałem pierwszy raz, to byłem zaszokowany. No, u nas się uczy, że Bóg mieszka w świątyniach ręką. Jest tabernakulum, gdzie Pan Bóg przebywa. A tu taka nauka, no to jakoś się nie mieściło. Ale uwierzyłem w Słowo Boże. I list Hebrajczyków 10 mówi: mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Ostatnie słowa w Księdze Pisma Świętego mówią: i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Zbawieni będą oglądać oblicze Boże. Będą w obecności Bożej w Królestwie Niebieskim, w Nowej Jerozolimie. Ale wstęp mają to tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa Chrystusa daje nam wstęp. A Chrystus jest w niebie. I my mamy przyjąć tę naukę, naukę Bożą. Bo to nie jest nauka ludzka. To jest nauka samego Boga, który chce nas przyjąć z powrotem do swojego królestwa, do swojej obecności, ale chce, żebyśmy przyszli święci, oczyszczeni z grzechu. Jedyna droga to droga Jezusa Chrystusa. Upadł wielki Babilon. Wyjdź z niego, ludu mój. Tak mówi Księga Apokalipsy, 14 i 18 rozdział. Tak więc, jeżeli jeszcze jesteś w tym systemie, nie znasz tej nauki, przestuduj spokojnie, wysłuchaj parę razy, przeczytaj te wersety, te księgi, te listy. Jak się rzeczy mają? Jak się rzeczy rzeczywiście mają? Czy jest tak, jak Słowo Boże mówi rzeczywiście? Tak więc, kończąc dzisiejsze rozważanie, dziękuję za uwagę. Temat jest bardzo ważny, bo dotyczy naszego zbawienia, osobistego zbawienia. Każdy z nas stanie indywidualnie przed Bogiem. Bóg będzie każdego z nas indywidualnie rozliczał.
wiele ludzi odpadnie, wiele ludzi, bardzo dużo ludzi zginie. Piekło ogniste czeka. To jest przerażająca rzecz. I zarazem życie wieczne, Królestwo Niebieskie. I powiedzmy sobie tak szczerze, będę jednym z tych, którzy tam się znajdzie. Zrobię wszystko, co z mojej mocy i zgodnie z tym, co Pan Bóg powiedział. Co Bóg nakazał. Chociaż będzie nas dwóch lub trzech, chociaż będę nawet jeden. Ale przyjmę boskie słowo. Niech wam wszechmogący Bóg błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.